Dziś witamy Was z festiwalu piwa z... I teraz znowu nie wiem, kim jesteś. Kto to jest dla mnie? Dla siostrzenie? Ciebie. Chyba tak. Bo my podobno rodziną jesteśmy. Podobno widać tak. Po nosek. Chciałam Cię zapytać, jak wrażenia... Bo aha, no bo to, że graliście mecz i tak dalej, no to wlożek będzie ten. To będzie łączony, czyli jak zwykle. I chciałam się Ciebie zapytać, bo wczoraj miałeś ten. Czy zakończenie z przytupem, czy jest czerwoną kartką, jest dla Ciebie satysfakcjonujące zakończeniem sezonu? Nie, są może dla mnie bardzo satysfakcjonujące zakończenie tego sezonu, aczkolwiek no, była sytuacja, gdzie musiałem podjąć ryzyko. Podjąłem to ryzyko, wiedziałem, na co się pisze, wiedziałem, że będzie z tego czerwona kartka. Wiedziałem. No, miałem już dwie kary dwuminutowe. No to było trzeci raz dwójeczkę dostał. Dokładnie, wiedziałem, że idę na czerwoną. Ale no cóż, no osłabiłem zespół, ale no już się nie szło tego wygrać. Wiedziałem, że już jest mecz na straty skazany odgórnie. Więc no, podjąłem decyzję, żeby skasować zawodnika. No i tak wyszło. I tak wyszło. Niestety. No i co? Byliście dwa razy mistrzami? Jak to jest? Bo ja coś poprzekręcałam pewnie. Teraz broniście mistrzostwa... Na hali. Jesteśmy mistrzami Polski na piasku, w piłce ręcznej plażowej. I byliśmy mistrzami Polski w kategorii młodzików na hali. Mhm. I teraz mieliśmy bronić tytułu, no i się nie udało. Teraz jesteśmy wicemistrzami. Wicemistrzami, czyli bardzo dobrze, drugie miejsce. A czy dobrze? Cele i ambicje były na złoto. No wiadomo, no ale wyszło jak wyszło, ale to i tak jest sukces, dlatego że jesteście na podium. I co dalej? Sezon się skończył i kiedy... Teraz regeneracja. Dwa miesiące jakiejś tam regeneracji takiej głębszej. I od września znowu zaczynamy sezon. Mhm. I kiedy znowu jakieś mistrzostwa? W naszej kategorii dopiero za 2 lata. Okej. Okay. A teraz będą starszych roczników, w których pewnie też będę brał udział. No dobrze, muzyka gra, więc musimy się zatrzymać. Życzę Ci powodzenia. Bardzo dziękuję. To oficjalne, ale pewnie zaraz jeszcze coś nagramy. I gratuluję dziękuję. Jednak drugiego miejsca. To jest i tak dużo. I to wszystko? Nie. I vlog toczy się dalej. No idziemy na festiwal piwa. Jo. Siema widzowie, jestem z Monią, jesteśmy sobie we Wrocławiu, cała rodzinka, tak, pach, pach, jesteśmy na festiwalu piwka i sobie podróżujemy. Elo! Witam Was z składki na grobli. Nie może w go duchach, jest poniedziałek, więc szybko Wam nagram. Jestem tutaj zaraz obok plaży. Zaraz jeszcze Wam nagram coś ze środka mostu. A tymczasem chcę tylko powiedzieć, że wczoraj nie nagrałam Wam nic, ponieważ czas zleciał, jak wiadomo, mega szybko. Jeszcze byliśmy na neonach o północy. Ja w pewnym momencie zasnęłam na siedząco. Cały dzień na rowerze, wybijałabym sobie zęby, bo coś mam z łańcuchem, ale już ustaliśmy co, więc jadę na swoim starym. A lektor po drodze mi naprawia mój nowy rower. Dobra, jadę na środek mostu, żeby wam coś nagrać. Ludzie idą tymczasem.